Mateusz Ligenza, dogrywka, Radio Z, no i siatkarskie klimaty, dlatego że Maria Stencel, młoda libero, która niedługo pewnie będzie miała nowy tatuaż z krążkami olimpijskimi. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Taki jest plan pewnie. Na pewno, aczkolwiek no jeszcze długa droga przed tymi igrzyskami, więc trzeba się na tym skupić, aczkolwiek tatuaż no jak najbardziej, jeżeli będzie mi dane tam być. No bo ty masz takie coś w sobie, że jakieś ważne chwile, ważne momenty upamiętniasz, te skrzydełka z tyłu, czyli wiara pomogła, żeby awansować na igrzyska olimpijskie? Myślę, że na pewno wiara w siebie, aczkolwiek to się zaczęło już wcześniej, to po zmianie trenera, prezesa, to myślę, że to był taki moment, gdzie nasza reprezentacja zaczęła ponownie wierzyć w to, że się da i że się uda i że będziemy robić wielkie rzeczy. No i to jest wielka sprawa, dlatego że no, ty akurat igrzyska w Pekinie to masz prawo pamiętać, no bo na tę erę złotek jeszcze się nie załapałaś. Igrzyska w ogóle z nazwy, z takiego, nie wiem, klimatu, który do tej pory miałaś możliwość oglądać przed telewizorem albo słuchać o wynikach w radiu, to była jakaś magia dla ciebie? Jak sobie tak wizualizowałaś, że jaka taka młoda libero, dziewczynka chciałaby kiedyś pojechać na igrzyska? Na pewno to było moje marzenie i na pewno gdzieś tam czuję, że ono się teraz spełnia. No i jeżeli myślę o igrzyskach, to myślę, że to jest coś wspaniałego. To każdy sportowiec chyba dąży do tego, żeby na te igrzyska dotrzeć i to jest cała magia, jeżeli chodzi o wszystkie turnieje. No to myślę, że tutaj cały fokus skupia się na igrzyskach, a reszta wokół to są oczywiście ważne turnieje, natomiast te igrzyska zawsze będą igrzyskami. No i to zawsze, tak jak powiedziałam, będzie marzenie tych małych dziewczynek, chłopców, którzy zaczynają grać. No myślę, że tutaj jest igrzyska taka główna myśl. No i też zakwalifikowałyście się wcześniej niż mężczyźni, a tutaj jeszcze znak zapytania przed nimi, chociaż oczywiście ten ranking bez względu na turniej kwalifikacyjny w chińskim Xi'an. Natomiast jest taka satysfakcja, że my, baby, laski, dokonałyśmy tego jako pierwsze. No może dlatego, że nasz turniej był wcześniej, więc to też jakby na ten temat no nie myślałam, że my wcześniej, czy chłopaki później, bo wierzę, że oni też awansują i myślę, że tutaj jest to kwestia kilku dni, gdzie będą ten awans mieli. Natomiast satysfakcja jest, ale to z naszej gry, z tego, że nam to wszystko się poukładało tak, jak powinno i na pewno z tego się cieszymy, a satysfakcja z tego na pewno jest ogromna. Mimo tego, że jesteśmy pierwsze, to nie ma to żadnego znaczenia, że tak powiem. Wiemy, że chłopaki prezentują wspaniały, wysoki poziom, więc myślę, że to, tak jak powiedziałam, kwestia dni i też będą wiedzieli, że jadą. Będzie im raźniej, no bo to byłoby super, żebyśmy mieli rzeczywiście dwie drużyny. Porozmawiamy też o tobie. Będziemy chcieli cię tutaj jako słuchacze, jako widzowie poznać, ale oczywiście też podkreślmy na początku ten duży sukces. O ile wy jesteście lepsze, kiedy gracie przed własną publicznością? Ile procent? Ile tej magii takiej dają nasi kibice? Ja myślę, że my zawsze gramy na 100%. Tu nie chodzi o to, że staramy się. My po prostu gramy zawsze na 100% i czasami to 100% wygląda tak, czasami inaczej. Ale wierzę w to, że każda dziewczyna wkłada w te wszystkie mecze no po prostu maksymalną ilość sił. A myślę, że kibice dają kolejne 100. No i myślę, że długo świętowałyście, ale czym? Tymi spolszczonymi krosantami, czy jakimiś innymi wysokoprocentowymi trunkami? Wystrzeliły korki od szampanów? Wodą gazowaną. To rano. Nie, no coś tam poświętowałyśmy, natomiast trzeba myśleć też, że no, dni wolnych za dużo nie było, więc gdzieś tam trzeba było na drugi dzień się spakować, wrócić do rzeczywistości i wrócić do rodzin. Więc no, gdzieś tam świętowanie było, aczkolwiek też szybki powrót no, do rzeczywistości, tak? Bo tutaj już zjechałam do Radomia i zaczęłam sezon klubowy. No właśnie, niedaleko do Warszawy masz, choć z Łodzi też kiedyś miałaś blisko. O Radomce będzie jeszcze moment, żeby podyskutować. Natomiast ty w ogóle lubisz słuchać muzyki. I wytłumacz mi te
ideę, etymologię piosenki Nie daj się. Dlaczego Doda wam towarzyszy i czy ona też wam trochę pomogła? No bo myślę, że te takie filmiki, zjednoczenie, gdzie wspólnie śpiewacie, no to chyba po jednej nutce teraz cały utwór znasz. To prawda. Jest mi bliski sercu. Kojarzy mi się z bardzo dobrymi chwilami na reprezentacji i ta piosenka nie jest z nami tylko od turnieju kwalifikacyjnego, ale od Ligi Narodów już. Po tych wszystkich wygranych zawsze Doda wjeżdżała na głośnik. Dlaczego Doda i dlaczego akurat ten utwór? No Nie daj się, utwór sam wskazuje na to, żeby się nie poddawać, iść dalej, a Doda dlatego, że jest kobietą, która jest, która reprezentuje bardzo wysoki poziom pewności siebie. I myślę, że ta piosenka dodaje nam właśnie pewności siebie, takiego trochę beztroskiego życia, że damy radę, jakby czujemy się po prostu silne. Natomiast ta piosenka w większości czasu zawsze leciała po meczach. Nie przed, tylko bardziej po. Ale zawsze po zwycięstwach, bo po porażkach, które też zawsze się są wpisane w ten zawód, czasami się zdarzają, no to wtedy na tej playliście się nie znajdowała? Po przegranych meczach zazwyczaj gdzieś tam każda sobie analizuje w głowie sama i w autokarze jest gdzieś tam albo rozmowy, albo gdzieś tam no nie ma zbytnio świętowania, bo moim zdaniem po przegranej nie ma powodu. Aczkolwiek w tym sezonie reprezentacyjnym było bardzo mało takich chwil, więc... To kto jest DJ Cole i co puszczacie przed? Mamy playlistę, którą puszczam ja lub Martyna Łukasik. Martyna Łukasik częściej, ale ja mam głośnik, więc gdzieś tam ta współpraca musi być. Aczkolwiek playlistę tworzyłyśmy gdzieś tam razem wspólnie. A takie wspólne wyjście na koncert Dody, to jest jakiś plan? To jest coś, co można zrealizować w ramach integracji? Nie myślałyśmy o tym, aczkolwiek bardzo chętnie. Jeżeli Doda będzie gdzieś tutaj w Polsce, my będziemy, no to bardzo chętnie. Tym bardziej, że pewnie jeszcze tam może utwór ze Smolastym wjechać całkiem niedługo. A na co dzień czego słuchasz? Powiedziałabym, że to jest poplątanie wszystkich gatunków muzyki. Wszystko. To jest lata 80., 90., rap teraźniejszy, rap jakiś tam wcześniejszy, rock, wszystko. Czyli jesteś trochę oświecona czasami. To znaczy? Nie, myślałem, że może a propos tak o Hemingwaya, tak strzeliłem, bo nową płytę wydał. Czyli rapsy bardziej polskie, czy takie międzynarodowe? Bo pytam, czy potrzeba po prostu, żeby ktoś do ciebie trochę gadał, nawijał, żeby po prostu nie być samemu z myślami, bo sportowcy często analizują, czasami za długo i to też bywa męczące i właśnie, bo rozumiem, że lata 80. to muzyka taneczna, czyli rozrywkowość, ale też lubisz, kiedy ktoś do ciebie coś tam nawija i ty się wyłączasz dzięki temu? Tak, bardziej rap lub trap polski. Okej. Okay. Polski, bo jednak gdzieś tam wybieram utwory, które są gdzieś tam i motywujące i gdzieś tam, które dodają mi takiego przypomnienia o własnej wartości, o którym czasami zapominam, więc no warto sobie coś takiego włączyć i jednak się zmotywować i napędzić na te właściwe tory. Powiedziałaś tak w wywiadzie klubowym chyba dla Chemika Police ze 2 lata, kiedy miałaś taki wywiad Q&A z kibicami, że można być najlepszą zawodniczką na świecie, ale niekoniecznie wpisywać się w szatnię. Pomyślałem sobie, że te takie największe sukcesy, których teraz dokonałeś, czyli brąz Ligi Narodów, po 14 latach jako dziewczyny drużyna reprezentacji Polski zdobyła kolejny medal seniorskiej imprezy, no i też ten awans na igrzyskach po 15 latach przerwy, a 16, jeśli chodzi o to, że igrzyska są w 2024. Myślę sobie o Malwinie Smarzek trochę, dlatego że ja nie określiłbym jej jako najlepszą zawodniczkę na świecie w pewnym momencie, natomiast raczej zaliczyłbym ją do takiej ścisłej czołówki tych kluczowych, najlepszych zawodniczek na świecie. Czy trochę tak jest, że można właśnie na jej przykładzie być znakomitą siatkarką, a niekoniecznie odnajdywać się w szatni i kiedy jej nie ma, to też się pojawiły sukcesy? To znaczy tak, ja nie sądzę, że jeżeli nie było sukcesów, to była jej odpowiedzialność, to jest raz. W tym sezonie została powołana, przyjechała na zgrupowanie, natomiast wykluczyły ją rzeczy stricte zdrowotne. I po przyjeździe do nas ja nie zauważyłam wielkiej różnicy, że ona się nie wpisuje gdzieś tam w nasz zespół.
łapała z nami kontakt. My się znamy już nie pierwszy rok. Myślę, że dziewczyny, które ją poznały, też nie miały złego słowa co do niej. Więc wydaje mi się, że tutaj jakby te sprawy zdrowotne, no i to, że jest teraz Madzia Stysiak na ataku, no to jakby fajnie to się wszystko skleciło, że Madzia dała radę, Malwina została wykluczona z powodu kontuzji, więc no jakby no ciężko coś stwierdzić, jakby było, co by było gdyby. Ja też nie lubię takiego gdybania. Natomiast nie wiem, jakby było z Malwiną. To jest, tego nikt nie może przewidzieć teraz. Natomiast tak jak mówię, ona przyjechała do nas na zgrupowanie i wszystko było w porządku. A tobie marzy się kiedyś wyjazd do ligi zagranicznej, którejś z kluczowych, nie wiem, liga włoska, liga turecka? Bardzo bym chciała spróbować swoich sił, bo jednak grając na takim poziomie reprezentacyjnym uważam, że dałabym radę. Natomiast no, tutaj są niestety limity i wiadomo, że kluby, które budują się jako potęgi, no, wolą sobie wziąć dziewczynę, która atakuje, która zdobywa punkty, która rozgrywa, która blokuje, a libero no, wolą sobie wziąć jednak, no, zaoszczędzić ten limit, tak? Więc ja słyszałam, że po olimpiadzie ma się to zmienić i gdzieś tam libero mają być traktowane bezpaszportowo. Aczkolwiek, no zobaczymy, jak to będzie. To są na razie spekulacje, plotki, gdzieś to do mnie trafia, więc jeżeli byłaby ta okazja, na pewno bym spróbowała. Pytam dlatego, że libero to trochę taki bramkarz piłkarski, że jest długowieczny, można grać do 40, co prawda też, no, siniaki poobijane kolana, jednak też trzeba się napocić w obronie, ale wyobrażam sobie, że kierunek rosyjski to nie jest ten wymarzony i też trochę nawiązuje do tego, jak wy odbierałyście z perspektywy też czasu, bo oprócz tego, że rozmawiamy o sporcie, to też rozmawiamy o tym, co wokół nas, każdy gdzieś dyskutuje na tematy globalne, że jednak Malwina Smarzek tak długo grała w Rosji i te wypowiedzi no, nie były zbyt przychylne z punktu widzenia polskiej opinii publicznej. Tak, wrócę do początku. Na pewno Liga Rosyjska no to nie jest gdzieś tam spełnieniem moich marzeń. Na pewno gdzieś tam nie widzę siebie w tamtych kierunkach. Jeżeli chodzi o wyjazd, no to na pewno, jeżeli chodzi o rozwój, albo Liga Turecka, albo Włoska, bo jeżeli mam grać w lidze niemieckiej, czy francuskiej, czy węgierskiej, no to nie jest moim zdaniem droga rozwoju, chyba że gdzieś tam droga rozwoju siebie, jeżeli chodzi o kontakty międzynarodowe, ale no nie o to mi chodzi. To jest tam gdzieś tam między innymi te kontakty sportowe, międzynarodowe, jakieś bycie w innym kraju, natomiast no to są kierunki, które by mi na pewno interesowały, czyli włoski, turecki. Jeżeli nie będzie takiej opcji, zostanę w Polsce. Moim zdaniem też jest niezły poziom. Nasza liga jest ciekawa. Co do Malwiny i co do jej decyzji w sprawie Rosji, ja za bardzo nie chcę się w tym temacie wypowiadać, bo wiem, że z jej strony ciężko było opuścić klub, kontraktując zawodniczkę taką, jaką jest Malwina, czyli stricte od punktów. No to ciężko byłoby to rozwiązać, jeżeli chodzi o zerwanie kontraktu, moim zdaniem nawet ze strony klubu, bo sytuacja jest jaka jest, ale zawodniczka jest gdzieś tam no, związana kontraktem i to nie jest takie łatwe, żeby sobie nagle wyjechać, bo mi się tak podoba i jest taka sytuacja. I na pewno nie zazdroszczę jej, że była w takiej sytuacji. Jeżeli chodzi o te wypowiedzi, no to też nieraz z własnego doświadczenia wiem, że mówi się nieraz za dużo w wywiadach i na tym chciałabym zakończyć już ten temat, bo zrobiła jak zrobiła i myślę, że gdzieś tam też trochę żałuję, jak z nią porozmawiałam. No i na pewno gdzieś tam skończmy ten temat. Chyba żona stonowana, trochę taka kariera polityczna kiedyś po karierze siatkarskiej, albo w roli moja? Ekspertki, tak. A w ogóle jako dziennikarka, ekspertka, komentatorka, bo ty nie masz problemów, żeby pogadać.
Nie, ja bardzo lubię rozmawiać. To nie jest dla mnie problem, natomiast gdzieś tam lubię wywiady, które są gdzieś tam właśnie w takiej okazałości jak teraz. Niż te pomeczowe, rozumiem, chociażby, prawda? Nie, pomeczowe też są okej, ale gdzieś tam, tak jak byłam dzisiaj na przykład w Dzień Dobry TVN, nie powiem, że są to moje klimaty. Wolę gdzieś usiąść spokojnie. Jest to przygoda, prawda? Jest to przygoda, jest to wspaniałe doświadczenie. Fajnie jest zobaczyć, fajnie jest przeżyć. Natomiast to jest zbyt krótka ilość czasu, żeby cokolwiek pokazać, wypowiedzieć się. To jest tylko chwila i jest więcej zamieszania niż samego wywiadu, więc wolę rzeczywiście gdzieś usiąść i wtedy mogę się rozgadać. Tu możemy przedłużać tak długo, dopóki realizator się nie zdenerwuje, że siedzi po godzinach. Natomiast... To mają puszczać na YouTubie, a nie, wiesz, w kinach. Wiesz, może się kiedyś doczekasz jakiejś wersji kinowej, chociażby o przygodzie w Paryżu, bo tego byśmy sobie życzyli. Ale a propos wypowiedzi barwnych, jednak jesteś reprezentantką Polski i myślę, że czasami też, wiesz... pytający myśli o tym, czego chciałby dowiedzieć się przede wszystkim kibic siatkówki. No jednak Joanna Wołosz, czyli wasza kapitan, znakomita siatkarka, też która była jedną z autorek tego sukcesu, a więc zwycięskiego meczu z Włochami, który dał wam awans na Igrzyska Olimpijskie, no to wbiła taką szpileczkę trochę do hejterów, albo może do tych złośliwców, w cudzysłowie, którzy już wieścili koniec waszej udanej przygody w kwalifikacjach po jednej z porażek w turnieju kwalifikacyjnym. Natomiast puściły jej lejce, to był trochę głos szatni, czy po prostu prawo kapitana? Ja myślę, że to jest coś, co się działo w niej. Nie chciała tego mówić wcześniej, moim zdaniem, więc powiedziała na sam koniec, po spełnionym celu. Więc była to najlepsza okazja, jaką mogła wybrać. Natomiast ja zawsze podkreślam, że nasi kibice to jest naprawdę siódmy zawodnik i wspierają nas. Ja ostatnio w wywiadzie powiedziałam, że wspierają nas w Polsce, jeżeli gramy w Polsce, a to jest nieprawda, bo wspierają nas w każdym miejscu na świecie, bym powiedziała, bo nawet jak jesteśmy w Azji, to gdzieś tam się zdarzą osoby z Polski. I ja uważam, że okej, po tym meczu z Tajlandią, który przegrałyśmy, było dużo krytyki. Natomiast najlepszą zasadą jest nie czytać. Gdzieś tam, no chcąc, nie chcąc, włączając telefon i przeglądając Facebooka z nudów, no to niestety natrafiamy na niektóre takie artykuły i rzeczywiście dało się zauważyć, że nawet po samym tytule gdzieś tam jesteśmy krytykowane. Natomiast jeśli ma się jakiś cel, i chce się tego dokonać, to trzeba sobie zdać sprawę, że to ja jestem w tym miejscu, ja spełniam marzenia, ja gram, ja mam życie takie, jakie sobie wyśniłam. A ci ludzie, którzy krytykują, to oni zawsze będą krytykować kogoś, komu podwinie się noga. I zazwyczaj są tu ludzie albo nieszczęśliwi, albo sfrustrowani swoim życiem, więc ja za bardzo na takie komentarze nie zwracam uwagi, gdzieś tam nie powiem, że nie czytam, bo nieraz czytam, aczkolwiek, no tak jak mówię, szybko jakby wracam do swojej głowy i mówię, no nie, no, jakby ja jestem w tym miejscu i żaden hater, że tak powiem, czy żadna osoba, która krytykuje, nie jest w stanie mi zabrać tego, gdzie jestem i tego, co robię i tego, gdzie jestem. Ja też trochę usprawiedliwię wam wrażenie, że czasami kibice po prostu jakby wylewają jakąś frustrację, że po prostu inna drużyna wygrała, tak? A nie Polska, bo wy jako reprezentantki naszego kraju też oprócz tego, że zapewniacie show, to zapewniacie przede wszystkim emocje. I te emocje, no to najchętniej kibice chcą, żeby pozostały pozytywne, euforia po końcowym gwizdku, po ostatniej akcji, a tego się nie da za każdym razem oczywiście zrobić. Natomiast jak się uodpornić? To znaczy, co robić, żeby przejść z jednego meczu do następnego? Ty pamiętasz w ogóle, ile meczów na przykład w tym sezonie reprezentacyjnym rozegrałaś z orzełkiem na piersi? Przecież to jest mnóstwo, to są dziesiątki. Tak, to prawda. Natomiast no gdzieś tam cały czas po jakimś nieudanym treningu, bo wiadomo, że treningów jest masa, ja mam gdzieś wypracowane to w swojej głowie już przez tyle lat, jak gram. Gdzieś tam doszłam do takiego momentu, gdzie zawsze te wszystkie treningi złe, mecze przegrane,
zawsze przyświeca mi gdzieś tam to, że cały czas idę do przodu, że jeden trening nie jest w stanie mi zepsuć całego tygodnia, że to jest tylko trening, że mecz, okej, to przegrana to jest lekcja, to jest nauka, z której mogę dużo wyciągnąć, poprawić się na przyszłość, zanalizować, co zrobiłam źle, i to uczy mnie jako zawodnika. I tak jest życie sportowca, są przegrane. Ja nie jestem osobą teraz, która tutaj siedzi i ja już nie przegram żadnego meczu, że ja już wszystko to będę wygrywać. Tak jak ja bym miał nigdy nie pomylić się, komentując coś na żywo. Dokładnie. Ja wiesz, tak jak tu siedzę, ja jestem przekonana, że jeszcze przegram masę meczów w swoim życiu, oby jak najmniej, ale ja jestem przekonana o tym, że taki jest sport i żadna przegrana nie może być podłamaniem siebie, tylko trzeba wyciągnąć wnioski, potraktować to jako lekcję i być lepszym przez tą przegraną. Jakby ja staram się bardzo pozytywnie podchodzić do wszystkich rzeczy. Wolę wyciągać lekcje, niż gdzieś tam się dołować. Ja bardzo unikam takiego dołowania się. Zawsze staram się zrobić coś, co mnie wyprowadzi do góry. Twardy charakter to efekt bycia chłopczycą w dzieciństwie? Chłopczycą? To znaczy, ja byłam tak, lubiłam się bawić lalkami. Tak mówisz o sobie. Tak, lubiłam się bawić lalkami, ale wolałam siedzieć też na dworze z chłopakami i grać w piłkę, bo wiadomo, że dziewczynki, no to gdzie w piłkę grać? No ja zawsze wolałam wychodzić na boisko, biegać, jeździć na rowerze, zawsze byłam aktywnym dzieckiem. Twardy charakter, no myślę, że dużo, dużo w moim życiu się stało takiego, że możesz ten charakter... o czymś powiedzieć, jakieś dać przykłady? No co myślę, tak się najbardziej wzmocniło? No myślę, że na pewno zeszły rok i ćwierćfinał Mistrzostw Świata. A życiowo? Nie sportowo? Życiowo też popełniłam kilka błędów, ale o tym chyba nie mogę mówić. A to są błędy młodości, czy błędy takie życiowe, ale spoza gatunku w ogóle sportowego? Nie, chyba młodości. Chyba młodości. A ty wciąż jesteś młoda, to wiesz, jeszcze masz prawo popełniać błędy. Wiem, ale ludzie nie traktują mnie już jako młodą. A ty traktujesz siebie jeszcze jako młodą, czy już... Ale w kadrze jesteś już trochę seniorką. Właśnie o tym mówię, że jestem doświadczoną już zawodniczką. Na mnie nie patrzą już, że ja mogę. Ja po prostu już z tym nazwiskiem gdzieś tam jestem od kilku lat w reprezentacji. Ludzie są przyzwyczajeni do jakiegoś mojego poziomu i ludzie ode mnie oczekują. Ja naprawdę się z tym zgadzam, bo ludzie oczekują zawsze. I ciężko jest utrzymać cały czas taki sam poziom. Ja uważam, że staram się i gdzieś tam mi to wychodzi. Natomiast no ludzie będą oczekiwać ode mnie. A jako jedynaczka jesteś uparta w drużynie, w szatni? Bo tak trochę zostałaś przyzwyczajona ze względu na to, że moje, ja chcę, nie, mogę? Nie. Nie, ja jestem osobą, która lubi dawać na boisku. Nie liczę na to, że ktoś mi odda. Ja po prostu naturalnie się zachowuję. I ja zawsze lubię dawać i wsparcie, i poczucie czegoś takiego, że jestem obok. Takiego bezpieczeństwa dla innych dziewczyn. Więc gdzieś tam ta jedynaczka może czasami się odzywa, jeżeli chodzi o takie indywidualne podejście, ale to bardziej chodzi o taką samokrytykę. A tak w siatkówce nie mam czegoś takiego, że to jest moje i nie podzielę się, nie. W drużynie nie można być... kimś takim. Jako libero też przyglądasz się, jak twoje koleżanki atakują. No i nie wiem, Magda Stysiak wali w aut i mówisz, kurczę, ja bym to zrobiła lepiej. Oczywiście dysproporcja wzrostu, no bo jednak, kiedy ja zapraszam ciebie do studia, to myślę sobie, jak zawsze człowiek weźmie, spotka się z libero, czy to z reprezentacji męskiej, czy z żeńskiej, super, bo nie trzeba patrzeć do góry. Jeżeli chodzi o atakujące dziewczyny, czy Madzie, czy Oliwkę, czy Martynę Łukasik, czy środkowe nasze, ja nigdy nie lubię się wypowiadać na temat ataku, czy ostatnio po meczu z Niemkami dostałam dużo pytań odnośnie zagrywki i zepsutych zagrywek. Ja tego nie robię, więc ja mam inną rolę w zespole. Taką też... frykował trochę, można powiedzieć, że libero musi być trochę szalony, szalona ta energia. Ty musisz być wulkanem emocji, energii.
czy bardziej dyrygować, spoglądać, wiesz, tu klepnąć, tu pocieszyć, tu obronić po prostu. Wydaje mi się, że są różne typy libero. Nie zawsze musi być to ktoś bardzo, bardzo energiczny, bo to nieraz też może zabrać fokus, jeżeli chodzi o granie. A ty jakim jesteś typem? Wiesz co, ja za bardzo nie zastanawiałam się nigdy. Nie. Myślę, że jestem bardzo opanowana na boisku, ale... A wewnątrz? Nie, też. Aczkolwiek nie mam problemu, żeby okazywać emocje. W ogóle nie mam problemu. Tak samo po tym ćwierćfinale z Serbkami. Ja się tego nie wstydziłam. Albo się płacz, tak? Naturalna sprawa. Dokładnie. Ja się nie wstydzę emocji. Ciężko mi jest powiedzieć, jakim jestem zawodnikiem teraz, bo ja nigdy się nad tym nie zastanawiałam, bo ze mnie wszystkie emocje wydobywają się naturalnie. Czy śmiech, czy płacz, czy gdzieś tam wydrę się, że tak powiem, na boisku. Ze mnie to wszystko wychodzi naturalnie i wydaje mi się, że w różnych momentach jestem inna. Że tu wiem, kiedy się pośmiać, tu wiem, kiedy być opanowanym, a wiem, kiedy gdzieś tam wzbudzić jakieś emocje w dziewczynach, wiem, kiedy coś powiedzieć bardziej dosadnie. Więc wydaje mi się, że gdzieś tam to wszystko jakoś dozuje. Podkreślasz często to, że ty lubisz swoje życie. Trochę je sobie tak zaprogramowałaś, że chciałaś mieć pracę, która da ci satysfakcję, która też da ci spokój finansowy. Pewnie na początku, programując sobie te wizje, no to od razu nie musiał to być sport, ale akurat padło na siatkówkę, też pierwsze kroki koło 8 roku życia z tego co wiem. Ale ja nie patrzę na ciebie jak na siatkarkę. Jakby jesteś kobietą, jesteś osobą, która ma szerokie horyzonty zainteresowania. Co cię bawi w ogóle? Co mnie bawi? Włączasz sobie jakieś stand-upy, nie wiem, jazda po bandzie, nie wiem, miodowe lata, czyli jakieś seriale, które archaiczne. Miod pochodzi się odmóżdżacz. Tak, bo też sięgasz po tego typu rzeczy. Czy to są jednak koty przeglądane po prostu na Instagramie, czy na jakichś innych rzeczach? Bo często wracasz po meczu i potrzebujesz się zresetować. Zazwyczaj nie odpalam już siatkówki i bardzo rzadko oglądam. Jeżeli już oglądam, to męską. Bo uważam, że więcej się dzieje i te mecze są po prostu inne. Gdzieś tam jest troszeczkę różnic i jestem w stanie się bardziej rozluźnić, oglądając mecz męskiej ligi chociażby. Czy to jest siatkówka, czy to jest koszykówka, czy to jest piłka nożna? Raczej nie, ale gdzieś tam zawsze w tym sporcie zawsze wokół tego sportu się obracam. Poza tym serial, jakiś film, aczkolwiek ostatnio dużo TikToka. Ale tam ze względu na to, że to są szybkie, angażujące treści, które muszą wzbudzić w tobie jakąś reakcję? Nie, po prostu TikTok działa pod algorytm. A że ja oglądam. Co ci tam pokazują właśnie? No na przykład ostatnio mi się bardzo dużo piesków wyświetla. A ty masz psa? Może? Mam. Okej. Okay. I to ze względu na to, że patrzysz, kolejny słodziak, no, tak? No na przykład podczas reprezentacji, no to wiadomo, że brakuje mi rodziny i pieska, który jest w rodzinie. No to gdzieś tam przeglądam sobie i sobie tak, wiesz, wizualizuję, nie? Ale nie powiedziałeś jeszcze, co cię tak strasznie bawi. Czy bawi cię to, że, nie wiem, jest facet przebrany za babę, czy jednak właśnie ta przysłowiowa jazda po bandzie? Co sprawia, że można cię rozbawić, że ty wyjesz wręcz ze śmiechu? Znaczy, ja myślę, że najczęściej to jest Madzia Stysiak, z którą mamy super kontakt i gdzieś nie tam... Udaje dinozaura, jak na przykład w serii Niefortunnych Zdarzeń. Nawet nie chodzi o to już. Mamy tak... Ja po prostu mnie śmieszy, jeżeli ktoś ma poczucie humoru i tyle. Ja na przykład też potrafię się rozbawić, nie? A teraz już trochę skupiona przed tym, co będzie w Radomiu. Tak, to prawda. Od razu powiedzmy, tutaj mówiłaś mi przed programem na zasadzie super, mam blisko do Warszawy, przyjadę z chęcią, z werwą i jest to też jakieś nowe otwarcie, więc domyślam się, że też spoglądając sobie, trudno też na pewno się od razu zmobilizować po takim fajnym sezonie reprezentacyjnym, bo jednak te wspomnienia są jeszcze żywe, no i te obrazki na pewno z tobą jeszcze długo pozostaną. Zaraz ligowa Mucka.
To prawda. To jest na pewno, jeżeli chodzi o taki przeskok z reprezentacyjnego i grania codziennie praktycznie, no to niestety, ale trzeba się oswoić i do tego potrzeba czasu. Ja powiem szczerze, byłam na dwóch treningach, załóżmy. Jeden rozruch, jedna siłownia, więc bardzo delikatnie. Wczoraj grałam już sparing i powiem szczerze, że dziwnie mi jest wychodzić samej na trening, iść pieszo, bo mam blisko na szczęście, jechać na zakupy, gotować sobie. Jest mi naprawdę ciężko, jak na razie, więc na pewno no, tutaj trzeba się przestawić. No ale tak jak mówisz, za tydzień jest już spotkanie ligowe, nasze pierwsze, więc no, totalnie jakby traktuję ten sezon jako nowy początek i cały czas szukam siebie po tych wszystkich klubach. Mam nadzieję, że będzie jak najlepiej. No natomiast no to wszystko jest bardzo, bardzo świeże. Jeszcze czekamy na jedną zawodniczkę, która ma przylecieć chyba dzisiaj. No więc, no że tak powiem, potrzeba czasu i jeszcze raz potrzeba czasu. No ale też masz lotnisko warszawskie w Radomiu, także świetnie rozwiniętą mamy tę komunikację w Warszawie. Nagrywamy program w niedzielę, emisja będzie w czwartek. Natomiast to też się zbiegło z Marszem Miliona Serc. Nie wiem, czy ty w ogóle choć troszeczkę śledzisz tematy polityczne, no bo też za dwa tygodnie, a w momencie, w którym będziemy to publikować, już mniej do wyborów. Zapytam cię o jedną rzecz jako kobietę. Czy tak, kiedy widzisz też osoby, które się gromadzą, bo przecież też akurat studio Radia Z jest całkiem niedaleko centrum tych wydarzeń, to przypominasz sobie chociażby strajk kobiet? To cię wtedy drażniło, to cię denerwowało? To, co się wtedy wydarzyło? Czy w ogóle jakby nie śledziłaś tematów związanych z prawami kobiet? Na pewno śledziłam, bo to był czas COVID-u, więc to był czas, kiedy byłam w domu. Tak? Tak, bo ja pamiętam, że wtedy też nawet wstawiałam zdjęcie na swoje media społecznościowe, gdzieś tam no, popierałam jakby to wszystko ze strony kobiet. Jakby uważam, że każda kobieta powinna mieć prawa na takie, jakie sobie po prostu chce, tak? Mówisz o decydowaniu o sobie i o swoich wyborach. Tak, dokładnie. Dokładnie, ja myślę, że to, że jesteśmy kobietami i to, że odbierane jesteśmy jako ta płeć słabsza, no nie do końca tak jest moim zdaniem, bo ostatnio przeczytałam coś takiego, że jeżeli wejdzie facet do pokoju pełnego kobiet, to jest w niebie. A jeżeli kobieta wejdzie do pokoju pełnego mężczyzn, jest w piekle. Więc, że tak powiem, no trzeba to sobie jakoś gdzieś tam zwizualizować. Natomiast, no tak jak powiedziałam, że ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś mi coś narzucał. I tyle. W wyborach będziesz brała udział. Oczywiście. No i to się chwali. Natomiast jeszcze chciałem zapytać o to przy temacie Joanny Wołosz. Nie spoglądałem na jej Instagramy, a ona zawsze publikuje te wiadomo jakie zdjęcia z trofeami, jeżeli tylko po to sięgnie. Wy dostałyście chyba maskotkę za awans do igrzysk? Była taka Stella w szatki grana, czyli tylko po pucharach. Chyba tak. Nie było takiej sceny. Nawet nie wiem, ta maskotka chyba została w ogóle na hali, później ją ktoś zgarnął, więc to była bardzo szybka akcja. Byłyśmy w ogóle tak szczęśliwe i ta feta była tak, tak mocna i te wszystkie emocje nagle tak zeszły z nas, że no gdzieś tam chciałyśmy świętować po prostu razem, przywitać się z rodzinami, razem poświętować i nie było takiej sceny. Zleciało. Jeszcze mam taki świeży obrazek, mając oczywiście doświadczenie, okazję relacjonowania i też obserwowania na żywo różnych sukcesów, ale ten najświeższy, który mam przed oczami, no to Bartosz Zmarzyk został po raz czwarty w historii mistrzem świata w jeździe na żużlu. I niesamowite jest to, jak dochodzi do tego triumfu i odnoszę się oczywiście do waszego awansu na igrzyska, czyli do wielkiego sukcesu, nagle zaczyna się trans, który trwa tam godzinę, dwie, trzy. Obowiązkowe konferencje, wywiady, fotki, autografy, wspólna radość.
Gdzie to miejsce jeszcze na to, żeby zachować energię na radość i na to, żeby odnotować te wszystkie chwile? Czy ty potem jak sobie spoglądasz na zdjęcia czy na filmy, mówisz, kurczę, w ogóle tego nie odnotowałam, nie pamiętam tego wszystkiego? Nie, to ja raczej po takich sukcesach pamiętam. Tak samo jak świętowałyśmy w Arlington trzecie miejsce Ligi Narodów. Tak samo teraz pamiętam wszystko i też inaczej jest moim zdaniem bardzo dobra organizacja ze strony mediów była, bo to wszystko szło bardzo sprawnie. Nie było wyrywanych tylko dwie cały czas te same dziewczyny, tylko moim zdaniem bardzo sprawnie wszystkie brały w tym udział, więc nie każda dziewczyna miała codziennie tyle samo wywiadów. Ja miałam raz więcej, raz mniej, następnego dnia odwrotnie. Więc jeżeli chodzi o takie obowiązki, to gdzieś tam media to dobrze rozważyły. Jeżeli chodzi o autografy, zdjęcia, no to dla mnie to jest tak samo ważne jak pójście do rodziców na trybuny, bo jednak ci ludzie przychodzą do nas, ci ludzie nas oglądają, ci ludzie nas wspierają. Na meczu w niedzielę było 12 tysięcy ludzi. Nie wiem, jaka była oglądalność w telewizji, ale ci ludzie są dla nas, ci ludzie przyszli, żeby nas oglądać, więc ja to też bardzo szanuję i mimo to, że nie dam rady ze wszystkimi zrobić zdjęcia i gdzieś tam się podpisać, chociażbym chciała, to gdzieś tam jestem dla nich tak samo, jak oni są dla mnie i jest to dla mnie miłe, że ktoś przychodzi do mnie, czy zrobię sobie z nim zdjęcie, czy dam autograf i dla mnie to jest współpraca, tak. Lubisz te momenty, kiedy w warzywniaku ktoś cię zaczepi, ktoś rozpozna, a nie powie, o, Magda Stysiak? Zdarzały się takie historie? Nie. No to dobrze, no trudno pomylić, ale wiesz. Wiem. Takie rzeczy bywały. Ty we Francji, w Paryżu miałaś okazję kiedykolwiek być? Czy to będzie debiut? Wiesz co, miałam okazję być w Paryżu na lotnisku. Tylko czyli, tyle. Czyli teraz życzymy ci, żeby niekoniecznie zakończyło się tylko na lotnisku. No nie, no oby nie. Stefano Lavarini dał jakiś sygnał na zasadzie, że wszystkie musicie być pod prądem, bo nie ma pewniaczek? Ja myślę, że to jest normalne. Ja myślę, że to jest... To nie musiał nawet tego mówić tutaj. Ja myślę, że to jest tak... No to jest naturalne, że na igrzyska jadą dziewczyny, które są najlepsze. Pytam dlatego, że czasami są gwiazdy, które mogą otrzymać już za zasługi pewne miejsce. Bywały też takie sytuacje w ogóle w historii sportu. Taka pierwsza, która mi przychodzi na myśl, to na przykład awans koszykarzy na Mistrzostwa Świata, pierwszy od 40 lat. Wówczas zabiegi o to, żeby Marcin Gortat zagrał w reprezentacji, ale powiedział, że awans wywalczyli inni. Zabrałbym komuś miejsce. Ty miejsca swojego, domyślam się, łatwo nie oddasz. Z drugiej strony mniej niż 300 dni do igrzysk. Mhm. To naprawdę szybko zleci. Myślisz o tym powoli, czy jednak radomka i to, że za chwilę po prostu reprezentacja to będzie na jakiś czas przeszłość chwilowa? Jeszcze wracając do tych zasług, ja myślę, że u naszego trenera nie ma czegoś takiego jak zasługi. On ma grono swoich dziewczyn, myślę, że wszystkim ufa tak samo i w tym gronie gdzieś tam pokłada swoje nadzieje. Natomiast no, jeżeli chodzi o zasługi, no to możemy mówić o rzeczach, które są, no nie wiem, na przykład kto leci biznes klasą, a kto nie, tak? A nie, że za zasługi, bo ktoś zagrał więcej meczy, jedziesz na igrzyska, chociaż prezentujesz się słabiej niż ktoś, kto gra na twojej pozycji równolegle, tak? Więc no ja myślę, że tutaj, no to są igrzyska, to jest wielka impreza, tam się jedzie po wynik. 12 drużyn tylko, albo i aż. O medalu nie gadamy w ogóle. Za daleka droga, ale tego wam życzę. Natomiast u Stefano Lavariniego wszystko jest tutto bene po włosku, że wszystko dobrze. I trochę sprawił, że mam wrażenie, że przez pewien czas, to jest taka dygresja, ale być może to odczuwałaś, że przez to, że tak długo nie było tych sukcesów, czyli medali, to trochę o was zapomniano w takiej skali nieprawdopodobne, jak były złotka, potem ten też brąz w 2009 roku. Mam wrażenie, że to było gdzieś na równi z mężczyznami. Gosia Glinka, Kasia Skowrońska, no kto nie miał, nie wiem, plakatu, nie wiem, albo nie znał tych pań.
wy dzięki temu, że jest Stefano Lavarini, który to poukładał, i wy jako ten trybik, który naprawdę gra i daje efekty, przypominacie o sobie i to też czujesz na własnej skórze? Znaczy, wiesz, ja myślę, że media łapią sukces, bo wszystkie tytuły, które wpiszą, no to się klikają. Sukces zawsze najlepiej się sprzedaje. Więc no, chociaż wiesz, jak my przegrywałyśmy kilka lat temu, no nie wiem, prawie wszystko, no to też się klikało i też ludzie komentowali, no wiadomo jak. Pożywka. No jakby no nie było, no nie było sukcesów, więc no uważam, że jakby faceci i męska kadra no robiła większą furorę i prezentowali poziom bardzo wysoki, już prezentują od wielu, wielu lat, więc ja raczej tutaj cieszę się z ich szczęścia. A nasza reprezentacja, no o czym mieli pisać z drugiej strony, jeżeli wiesz, cały czas gdzieś tam coś nie gra, tego hejtu już wiesz, jest full, no to też ludziom już się nudziło cały czas przegrana, więc ja myślę, że teraz też ludzie cieszą się, że nasza żeńska reprezentacja idzie do góry i że to wszystko tak wygląda, więc myślę, że to jest troszeczkę zmiana, bo wtedy moim zdaniem było coś takiego, że oni pisali o tych przegranych, że znowu zawiodłyśmy i to było takie, żeby jeszcze podburzyć tych wszystkich ludzi, żeby rzeczywiście nastawić do tej reprezentacji tak, a nie inaczej. A mam wrażenie, że teraz jakby te media cieszą się razem z nami. Dwa pytania na koniec ode mnie. Pierwsze to, co zmienił Stefano Lavarini względem poprzedników, że teraz jest tak dobrze? No jeżeli chodzi o siatkarskie sprawy, no to jest naprawdę poziom no, ciężki do przeskoczenia, jeżeli chodzi o prezentowany przez naszego trenera. To jest naprawdę bardzo dobry trening. To jest raz. Dwa, strefa mentalna. Czy po przegranych, czy po wygranych meczach zawsze mamy spotkanie. I na tych spotkaniach on zawsze mówi takie rzeczy, które wyciągniesz do życia, i do życia sportowego. To są... Co zapamiętałaś takiego? Może jednego? Wiadomo, że na wyrywki może nie pamiętasz, ale czy jest coś takiego, co ci przychodzi na myśl? No wiesz co, ostatnio nawet było coś takiego, wrócę do tego meczu z Tajlandią, że powiedział nam wyłączcie telefony, bo ci ludzie, którzy piszą o was teraz i was krytykują, będą za dwa dni pisać, że jesteście wspaniały. Sama prawda. Dokładnie, no mówię. Przewidział, wszystko przewidział. A co powiedział o igrzyskach w Paryżu? Że dostałyśmy świetną szansę i po prostu na tym się nie może skończyć to, że jest awans i że tyle, że się zakwalifikowałyśmy i tyle, tylko że jedziemy tam o wynik, a wydaje mi się, że to było w stronę tego, no żeby w klubie jednak nie osiąść na laurach i żeby gdzieś tam ta sodówka nie uderzyła do głowy, tylko rzeczywiście z pełną motywacją przystąpić do sezonu no, ligowego i pracować tam, tak? To powiedz jeszcze o tym, co ty robisz, że masz tę sferę mentalną tak dobrze rozpracowaną, poukładaną. Czy to jest pasja, czy to jest zainteresowanie psychologią, czy to jest kontakt po prostu z psychologami sportowymi, żeby jednak głowa, jeżeli nie jest najważniejsza, to jest arcyważna u sportowców, tak samo jak i talent i tak samo jak i solidny trening. Zainteresowanie, ciężka praca, czy po prostu ten typ tak ma? Wiesz co, no na pewno nie byłam aż tak rozwinięta, jeżeli chodzi o strefę mentalną i o całe te wszystkie zabiegi, procesy. No kilka lat temu nawet, no powiem ci, że dwa lata temu nie byłam na takim samym poziomie. Próbowałam pracy z psychologiem, jak miałam tam słabszy moment w pierwszym sezonie w Chemiku. Po prostu ciężko było mi się odnaleźć tam, no nie będę kłamać, ciężko by mi było się tam odnaleźć. Byłam na dwóch sesjach i powiem ci, że to, wiesz co, ja czułam się po prostu jeszcze gorzej niż jak się czułam przed tymi sesjami, bo ja lubię sobie sama wychodzić z problemów.
I ja, powiem ci, byłam tak zmotywowana, żeby doprowadzić się do porządku i żeby się szybko ocucić z tego po prostu dna. Znaczy dna, no teraz koloryzuję, no nie było aż tak dna źle, emocji, ale tak? Po prostu to... nie czułam się dobrze, po prostu no, nie byłam szczęśliwa, wiesz, no, miałam wszystko, byłam w super klubie, mogłam sobie pozwolić na dużo, nie byłam szczęśliwa po prostu. I ja mówię, nie, no ja muszę sobie po prostu poradzić sama z tym i jak sobie poradzę z tym, to będę po prostu bardzo, bardzo silną kobietą. I wiesz co, ja wtedy akurat miałam przeprowadzkę, bo mieszkałam w Policach. Po 2 miesiącach stwierdziłam, że w Policach nie jest to życie dla mnie, więc przeprowadziłam się do Szczecina. Więc już zrobiłam krok do tego i podjęłam decyzję przeprowadzki, gdzie przeprowadzałam się sama z lekką pomocą rodziców, więc musiałam całe mieszkanie przewieźć do Szczecina. Dużo pracy. Gdzieś tam zajęłam się tym. To była moja decyzja, żeby no jednak przeprowadzić się, lepiej się czuć. To była moja pierwsza decyzja. Później zaczęłam dużo czytać na temat psychologii, jakiegoś tam zachowania i w sporcie, i w życiu. To mi też bardzo dużo pomogło, bo z dniem następnym, po każdej gdzieś tam, po każdym rozdziale, z dniem następnym ja zaczęłam to praktykować i widziałam efekty. No natomiast myślę, że tutaj ilość meczy, treningów i na kadrze, i w klubie też mi bardzo dużo dały, bo ja w zeszłym roku na przykład na reprezentację poczułam się o niebo lepiej, jeżeli chodzi o samą siebie, bo czułam, że to... Poczułam się po prostu nowy początek, nowy trener, nowe wszystko. Poczułam, że ktoś we mnie wierzy. I wiesz, mimo tego, że ja w siebie bardzo wierzę i moja rodzina, moi rodzice tak samo, to miałam obok, tak jak o Stefano teraz mówię, że miałam obok trenera, który po prostu no, dał nie tylko mi, ale ogólnie nam jakby bardzo dużo zaufania, bardzo dużo wiary samym przyjściem do tej reprezentacji. No i tak jakoś, wiesz, jakby doszłam do siebie swoją pracą, moim zdaniem bardzo ciężką, bo nie było mi łatwo w niektórych momentach. Aczkolwiek, no widzisz, dobrze się czuję teraz, jest wszystko w porządku. No i są sukcesy, ale pociągnę jeszcze temat, czyli masz problem, żeby pogadać o tym jednak, tak żeby ktoś pomógł cię naprowadzić na rozwiązanie? Nie, wiesz co, w zeszłym sezonie zaczęłam praktykować jogę. I miałam bardzo fajnego jogina, który potrafił mnie wyciszyć bardzo mocno, gdzieś tam rozluźnić te emocje, wszystkie zrzucić. Z nimi się bardzo dobrze rozmawiało, więc to była moja taka osoba, która naprawdę od A do Z mnie wysłuchała. Gdzieś tam mogłam się poradzić, gdzieś tam czułam przez to, że gdzieś tam zaufałam w tej strefie takiej duchowej, no bo yoga kojarzy się właśnie z takimi duchowymi jakby procesami. No to czułam, że gdzieś tam mogę z nim jakby porozmawiać. Aczkolwiek czułam, że jest to bardziej pomocne niż właśnie wizyta u psychologa. Ja nie mówię, że to jest... Akurat tobie. Dokładnie. Mówimy o tobie jako konkretnym przypadku. Dokładnie. Dla mojego charakteru, dla mojego typu, jakim jestem człowieka, no to bardziej jakby to sprawdziło się, że było mi po prostu lepiej znosić emocje, uczyć się, gdzieś tam sfokusować, więc dla mnie to była taka droga, że potrzebowałam rozluźnienia. Okej, wiedziałam, że muszę zrobić to, to i to. A zanim do tego doszłaś? Ale czekaj, sorry. Nie mam problemu, żeby w ogóle zwrócić się do kogoś o pomoc. Tylko, że wiesz, ja na przykład mam bardzo dobre kontakty z mamą, z tatą, którzy naprawdę, wiesz, są dzień i noc pod telefonem. Jakby coś się działo, ja mogę zawsze do nich po prostu zadzwonić. I wiesz, ja na przykład z mamą potrafię, nie wiem, przegadać 2 godziny na przykład codziennie. I ja myślę, że ja jakby
To mi bardzo dużo pomaga. Jakby ja czuję po prostu, że to jest ktoś z mojej rodziny, chce dla mnie dobrze, a wiesz, nie bierze ode mnie, wiesz, 200 zł za godzinę, nie? A powiedz jeszcze, a co ten moment taki najgorszy, to jak się objawiał u ciebie w momencie, kiedy było źle? To znaczy, nie byłaś się w stanie skoncentrować na niczym, nie wiem, wiesz, jakby nie chcę strzelać, po prostu pytam. No wiesz co, po prostu ja się źle czułam, ogólnie źle się czułam, jakby miałam bardzo słabe samopoczucie. Jakby kręciło mi się w głowie, wiesz, źle widziałam, jakieś takie rzeczy, wiesz, dziwne. To nie było tak, że wiesz, ciężko mi było się skupić, no bo byłoby mi się ciężko skupić, bo cały czas myślałam, że na przykład, nie wiem, słabo widzę na przykład, nie? Bo wszystko tu miałam, wiesz, pospinane. Więc bardziej jeżeli chodzi o takie rzeczy, no jak się, wiesz, masz złe samopoczucie, nie masz siły, wiesz, to nie było aż na takim poziomie, gdzie ja nie mogłam wstać z łóżka, nie? Oczywiście, że nie. Natomiast, no wiesz, no jak się źle czujesz, idziesz na trening, wiesz, bez energii, trening ci źle pójdzie, przyjeżdżasz do domu, nie masz siły, wiesz, zrobić sobie kolację, mówisz, Boże, znowu jutro, wiesz, musisz iść na siłownię, nie mam siły i cały czas to jest nie mam siły, no to z drugiej strony, wiesz, no samo złe samopoczucie, no to wpływa na twoją kondycję też fizyczną, nie? No ale na szczęście potem przychodzi słońce, tak. Przychodzi awans, tak. Przychodzi ale brąz. Ja myślę, że to o tym się nie mówi, bo ja myślę, że to co drugi sportowiec, jak nie każdy ma takie momenty i o tym trzeba mówić i ja uważam, że tego nie ma się absolutnie co wstydzić, bo każdy ma gorszy moment, jest szczególnie wiesz, my jesteśmy cały czas praktycznie, że tak powiem, w gazie. Jest sezon wrzesień, no wrzesień, październik do maja. W maju wyjeżdżamy na kadrę. No mówię tutaj o reprezentantkach, tak? I co? I wiesz, no to przychodzi taki kryzys i ja myślę, że tutaj to jest normalne. Ja myślę, że tutaj nie ma się co dziwić i gdzieś tam czarować, że jest wszystko pięknie, no. Bo tak nie jest. Są, jakby każdy sportowiec, okej, wychodzi na boisko, pokazuje, ale jestem silny, ale tu fajnie gram, fajnie. No ale są momenty takie, gdzie ten sportowiec jakby walczy sam ze sobą, tak? I ja myślę, że tutaj to jest reality. To jest reality też, jeśli chodzi o wszelkie dyscypliny. Ja się spotykam z tym na co dzień. Bardzo się cieszę, że masz takie podejście, że warto o tym mówić. To na koniec jeszcze powiedz mi, czy siatkówka na chwilę obrzydła, a teraz już siatkówka to jest coś, co znowu wciąga, pajasz się właśnie tą energią, tym uśmiechem. Oczywiście odnosząc się przede wszystkim do sezonu reprezentacyjnego, bo do ligowego podwórka trzeba się będzie znowu przyzwyczaić. Wiesz co, siatkówka to mi nigdy, wiesz, nie zbrzydnie, zapewne. Gdzieś tam pół żartem, pół serio. Wiesz co, powiem ci, że te kwalifikacje dały mi naprawdę dużego kopa motywacji. I gdzieś tam ja czuję, że to jest wszystko w moich rękach. Jest nowy początek, mam nowy klub, no wiesz, no, świeżość, nowe miejsce. I ja czuję, że ja żyję, wiesz. Mi się to podoba. No i niech żyje. Maria Stencel była moim i waszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.